Był to zdecydowanie trudniejszy rywal niż nasz poprzedni z ubiegłego tygodnia. Spotkanie było bardzo zacięte, bardzo emocjonujące. Trochę nerwowo zaczęliśmy, na szczęście udało nam się zorganizować grę w trakcie spotkania i wrócić do tego, co gramy na ogół. Jak to mówią, nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. Wygraliśmy 2-0, lecimy dalej. My gramy cały czas. Nasza firma to gracze. Gramy w gry planszowe, gramy w gry karciane, w pokera i na tym polega nasz biznes. Wciatkówka to jest pasja, to jest przyjemność, którą robimy w wolnych chwilach, więc generalnie całe nasze życie to jest jedna wielka gra, jeżeli tak to można podsumować. Na pewno trudniej jest bronić tytułu mistrzowskiego, ale wierzymy, że znów się uda i że znów będziemy mistrzem. Jesteśmy tu tylko po to, żeby wygrać i żeby znów zawiesić złoty krążek na swojej piersi.